Stoi tam od początku 2022 roku. Postawiono go, bo było to jedno z najbardziej kolizyjnych miejsc w kraju. Od tej pory przynosi zamierzony efekt. Liczba niebezpiecznych zdarzeń zmalała, a samo określenie zakręt mistrzów straciło na znaczeniu. Okazuje się, że fotoradar na drogowej trasie średnicowej w Rudzie Śląskiej jest jednym z najbardziej dochodowych tego typu sprzętów w Polsce. Magda Sincewicz. Zajmuje drugie miejsce na liście odnotowanych wykroczeń w kraju z liczbą 9570. Na pierwszym miejscu uplasował się lubelski Świdnik z wynikiem 18634. W pierwszej dziesiątce są też inne miejscowości z naszego regionu. Vanaty z liczbą 8994, Gliwice z 8898 czy Bieruń 7713 naruszeń. 449 fotoradarów działających w tym roku zarejestrowało w sumie ponad 571 tysięcy wykroczeń przekroczenia pozwolonej prędkości. Analizując jednak statystyki naruszeń, należy wziąć pod uwagę charakterystykę danej lokalizacji, w szczególności natężeń ruchu, rodzaj drogi, czy jest to droga krajowa, przelotowa, tranzytowa. Tak więc tutaj liczba naruszeń jeszcze nie stanowi takiej pełnej informacji. Sama liczba naruszeń nie stanowi jeszcze pełnej informacji o poziomie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w danej lokalizacji. Tarucka od lat znana jest mieszkańcom Śląska, zwłaszcza tym, którzy codziennie przemierzają drogową trasę średnicową i nieraz widzieli tu niebezpieczne zdarzenie. Dlatego są zgodni w słuszności pojawienia się tu tego typu rozwiązania. Zwalniają do 70 na godzinę i jest na pewno bezpieczniej. Ale jednak ten zakręt jest, nie, tam było dużo wypadków wcześniej. Jak wariaty jeżdżą, no to niech płacą, no proste. Ja wiem o tym, że jest tam ten radar i co jadę spokojnie, tak samo tu jest następny. Fotoradary sprawdzają się punktowo tam, gdzie występują miejsca niebezpieczne. Zmuszają kierowców do zdjęcia nogi z gazu i zwolnienia. To jednak nie jedyne rozwiązanie. W ostatnim czasie pojawiły się też odcinkowe pomiary prędkości. To jest dość nowość na naszych drogach. Zmuszają kierowców do ograniczenia prędkości na dłuższym odcinku. Tam, gdzie zauważamy, że dochodzi do wypadków nie punktowo, tylko na dłuższym odcinku, stosujemy wtedy odcinkowe pomiary prędkości. Ten zakręt jest dobrym przykładem, bo zawsze było tak jakby zarzuty, że źle jest zrobiony. Od kiedy stoi fotoradar, ilość wypadków zmalała praktycznie do zera. Czyli jednak prędkość była główną przyczyną wypadków, więc fotoradar tam jak najbardziej spełnia swoją rolę. Policja przypomina, że za przekroczenie prędkości grozi nam od 50 do 2,5 tysiąca złotych. Jeśli jesteśmy recydywistami, czyli przekroczymy prędkość powyżej 30 kolejny raz, to kwota ta wzrasta do aż 5 tysięcy złotych.